Siemanko, jak się macie? Boom Headshot z tej strony. Piotr Maciejczak z kanału, nie wiem, Matura to bzdura. I słuchajcie, dzisiaj chciałem porozmawiać o mojej strategii na Atlas w Necropolis, na Patchu 324. Zanim rozpoczniemy, disclaimer, chciałbym powiedzieć to raz, a dobrze, żeby wybrzmiało, żeby to było jasne dla każdego. W Puff of Exile nie ma czegoś takiego jak. Jeden najlepszy Atlas. Jak jakaś najlepsza strategia Atlasu na start. Atlas jest czymś, co mamy sami dopasować do swoich potrzeb, do swojego buildu, do tego, co lubimy robić, do tego, czy gramy softcore czy hardcore. Możemy przybrać różne strategie. Atlas też zazwyczaj się zmienia. To znaczy, to, że podejmiesz jakieś decyzje na początku, nie ma takiego znaczenia, bo potem całkowicie możesz wywrócić swoją strategię do góry nogami. Tak więc nie dajcie sobie mówić, że, nie wiem, najlepsza strategia na Atlas, kliknij tylko tutaj. Jeśli ktoś... Przekonuje was do tego, to nie słuchajcie go. Tak więc to był pierwszy disclaimer, ale jeszcze zanim przejdziemy do właśnie mojego planu na Atlas, do mojej planowanej strategii, kolejny disclaimer. Ja jestem graczem SSF-owym przede wszystkim. W tej lidze będę grać w takiej naszej małej ekonomii na lidze cmentarzysko, ale ja jestem tym typem zawodnika, który lubi większość giru zdobywać samemu na własną rękę, być samowystarczalnym, autonomicznym. Tak więc decyzje, które będę podejmował na moim właśnie drzewku Atlasu, będą. Podyktowane moim stylem gry, ale nawet jeśli planujesz grać inaczej, możesz przynajmniej zobaczyć mniej więcej logikę, którą się kieruję. Może okaże się ona dla Ciebie interesująca. Warto też zaznaczyć, że Atlas trochę się zmienił w 3.24, tak więc przejdźmy do rzeczy, a te zmiany zaraz sami zobaczycie. Na początku planuję kierować się tędy bo już w pierwsze cztery mapy jesteśmy w stanie zdobyć 40% dodatkowej szansy na wyskakiwanie Jun, co jest po prostu niesamowite. To jest po prostu ogromny buff drzewka atlasu na Early. Mianowicie te szanse były tutaj przed patchem o wiele mniejsze. Nasza inwestycja w to, żeby często widywać Jun, musiała być o wiele, wiele większa. Teraz, dosłownie parę minut po pokonaniu Kitawy w akcie 10, możemy już spotykać Jun cały czas, i spotykanie Jun jest absolutnie Przepotężnym sposobem na wygirowanie się w Early, bo dropione przez nią veiled itemy mają dostęp do modyfikatorów, które są w stanie naprawdę zrobić ogromną różnicę. Czy to znaleziony jakiś topór na dobrej bazie z hybrydowym Physical damage'em unveilowanym, albo na przykład pierścień z generacją Endurance Charge. Dosłownie przedmioty wypadające na ziemię z mechaniki związanej z June są tym, co może totalnie wykerować naszą itemizację w pierwszym, godzinach mappingu. Później planowałbym przeskoczyć tędy i tutaj chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Ja prawdopodobnie tego nie będę robił, ale wiem, że dużo osób planuje po raz pierwszy zagrać w tej lidze na hardkorze i tutaj mam taką małą propozycję dla osób, które czują się zagrożone na HC i chciałyby być trochę silniejsze. Jako, że teraz wszystkie punkty związane ze zwiększoną szansą na spotkanie NPC-ów ligowych są znacznie zwiększone, na przykład za te trzy punkty jesteśmy w stanie na 40% szans na spotkanie Niko, to możemy tutaj za te 4 punkty zdobyć 40% szans na pojawienie się go. I tutaj za te 3 punkty kolejne 8%. I za każdy kliknięty na nas złożę sulfurytu na mapie, które no, będzie się pojawiać na co drugiej mapie, będziemy otrzymywać ogromne boosty do Speed'a, Damage'u i maksymalnego Resista. Tak więc za wyłączną inwestycję 7 punktów będziemy mieć ogromnego boosta, tak naprawdę, do naszej siły postaci i do umiejętności szybkiego poruszania się i klirowania tych mapek. Tak więc jeśli komuś zależy na bezpiecznym granku, to to jest dobra decyzja. Ja akurat pewnie nie będę ładował w tego punkty, ale chciałem tylko zaznaczyć, że jest teraz taka możliwość i ona ma sporo sensu. Natomiast dobra, co planuję dalej? Na pewno chciałbym przejść tędy, żeby zboostować szansę pozyskiwania scouting reportów. Wziąłbym też ten punkt tutaj, żeby dropić więcej mapek. Wziąłbym też jeden punkt tutaj, który sprawia, że częściej zdobywam kiraka, a następnie poszedłbym całą tutaj tutaj ścieżkę do góry, do góry, do góry, do góry, aż do Unwavering Vision, czyli nowego Keystone'a, który sprawia, że nie możesz odnajdywać skarabów ani ich Używać, ale gdy władujesz w niego jeden punkt, otrzymujesz 20 punktów z powrotem. Czyli, no tak naprawdę, wydajesz jeden, dostajesz 20, czyli tak, jakby zyskujesz 19 w generalnym rozrachunku. I tutaj chciałbym powiedzieć: Scarabs cannot be found in your maps jest potencjalnie sporym downside'em, bo skarabeusze mają być teraz y, dropem globalnym. Tylko tak naprawdę, nie jesteśmy w stanie w pełni oszacować, jak wielka to jest strata, bo nie znamy podstawowego dropu skarabeuszy. Natomiast jestem w stanie, może nie, że się założyć, ale intuicja po Odpowiada mi, że na początku i tak ta utrata skarabeuszy. Nie będzie aż tak znacząca. Tak mi się wydaje. Więc ja planuję zainwestować w te punkty. To mi da od razu przyskok 20 dodatkowych atlas pasywskich pointów do zdobycia. To będzie przypominam na etapie 31 completion. Czyli to jest dosłownie jeszcze na etapie białych mapek. I nagły przypływ 30 punktów to jest coś naprawdę dużego. Wleciałbym od razu tutaj w te parę punktów. Te parę punktów to jest aż 52% dodatkowej szansy na Expedition Encounter. To jest. Bardzo znaczące. Tutaj mamy kolejne 24%, czyli dosłownie już będziemy mieć expedition praktycznie na każdej mapie. Jako, że nadal jesteśmy na etapie białych mapek i bitrail y, kieruje nasze zdobywanie gearu, ja mówiąc szczerze, byłbym chętny przejść się jeszcze tutaj, po to, aby właśnie z mechaniki June, którą będziemy robić cały czas, wypadało więcej przedmiotów oraz właśnie to, że każdy napotkany Encounter June właśnie dropi więcej veiled itemów. To już jest 48 punktów, czyli to jeszcze mamy 3 do wydania. I też chciałbym od razu zaznaczyć, że ktoś może zastanowić się, czemu nie bierzemy Stream of Consciousness, które tutaj zawsze było, bo nie ma go po prostu. Stream of Consciousness zostało wyrzucone. Teraz w tym miejscu jest kompletnie inna notka, związana z przekładaniem Quantity na Rarity, która nas nie interesuje. Ona ma sens tylko, gdy gramy jakąś konkretną strategię, typowo pod yy, tę notkę. I w tym momencie czuję, że jestem na lekkim rozstaju dróg. Jest parę ścieżek, które biorę pod uwagę. Na pewno jedną podstawową z nich jest pójście pod Esencję. I wtedy na pewno chcemy wziąć dodatkową esencję na każdej mapie. Punkty tutaj, które sprawiają, że napotykane przez nas esencje są wyższego tieru. Swoją drogą, akurat jak tu jestem, to lubię wziąć jeszcze te nody na środku, które zwiększają za zarówno quantity i rarity znalezionych przedmiotów. I tutaj jest jeszcze nowa notka związana z esencjami, ale powiem szczerze, ona się wydaje dosyć groźna, zwłaszcza na hardkorze. Ja bym na początek jej unikał, chyba że mamy bardzo silną postać, a na hardkorze to w ogóle wydaje mi się, że to jest bait, więc ja bym w to nie szedł. Generalnie argumentem za farmieniem esencji jest to, że teraz na map device będziemy mieć właśnie dostępne esencje w patchu 3.24, będziemy w stanie małym kosztem farmić kosmiczną ich ilość bardzo szybko, ale zawarte w patch zmiany dotyczące tego, że nie będziemy już mogli farmić najwyższego tieru esencji na białych mapach w połączeniu z niebezpieczną nową notką Crystal Resonance, wydaje mi się, że będzie to bardziej niebezpieczne niż do tej pory, tak więc ciężko mi to Polecić każdemu akurat na absolutny start. Tak więc ja chyba w tę sensje nie pójdę, ale też chciałem właśnie zaznaczyć, że macie taką możliwość. Natomiast punkty, które mogą Wam pomóc, jeśli macie trochę problem z progresowaniem atlasu, to na przykład Shaping the Mountains, które zwiększa Twoją sposobność znajdywania mapek wyższego tieru, czy zawarte tutaj Shaping the Skies, które również daje Ci większą szansę na znalezienie mapy wyższego tieru. I tutaj, gdy widzicie na przykład taką długą drogę, niech ona Was nie demotywuje. To nie jest tak, że te punkty są zmarnowane. 2% na to, że potwór wydropi pobliską mapę, tak naprawdę to też jest coś bardzo dobrego, bo to zwiększa twoją sposobność do po pierwsze sustainowania map, a po drugie progresowania. To znaczy, że dropią ci mapy pobliskie do mapy, którą wykonujesz i jesteś w stanie robić mapy coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Ale dobrze, jako że planujemy robić właśnie spore ekspedycji, bo mamy znacznie zwiększoną szansę nań z drzewka, to bardzo chciałbym wziąć te tutaj Spore busty do ekspedycji, i tutaj jest jeszcze Keystone. Ekstremalna archeologia, która sprawia, że możemy zrobić taką jedną wielką eksplozję. I tutaj chciałbym tylko powiedzieć, że ekstremalna archeologia jest świetna i potrafi zoszczędzić nam też czas, ale zastanowiłbym się dwa razy przed wzięciem jej na hardkorze, bo raz, że ogromna część potworów może być po prostu zbyt groźna i nas przytłoczyć, a dwa, że bardzo łatwo jest nie zauważyć i przypadkiem wziąć jakiś modyfikator ekspedycji, którego wolelibyśmy nie brać. jakiś bardzo bardzo niebezpieczny, na przykład związany z physical overwhelmem, który ignoruje całą naszą defensywę fizyczną albo odporność na rodzaj zadawanych przez nas obrażeń. Ale jeśli to bierzemy, to wziąłbym od razu też ten jeden dodatkowy punkt na jeszcze częstsze ekspedycje. I ja osobiście chyba tego nie będę brał, przynajmniej na początku. Jako że już jesteśmy tak blisko, dociągnąłbym tutaj na jeszcze większą szansę na June. I tutaj jest totalnie nowa notka, Pillage and Plunder, która sprawia, że nasi przeciwnicy w syndykacie mają więcej kipunku, ale też lepsze dropy. Generalnie będą większym wyzwaniem, ale też nagroda będzie większa. Ja na hardkorze raczej bym to przynajmniej na początku unikał, chyba, że mamy naprawdę przepotężną postać. Ale jak już robimy tyle syndykatu, to możemy wziąć test of loyalty, żeby po prostu nabijać większe rangi naszym syndykatowym przeciwnikom, a dzięki temu będziemy mieć lepsze safe house'y. Po wydaniu tutaj jeszcze paru punktów, możemy zdobyć jeszcze więcej szans na ekspedycję i słuchajcie, tutaj sobie wziąć częstsze spotkanie z Panem Rog i panem Danik. Wybór tych dwóch koleżków to zdecydowanie będzie moja decyzja na hardkorze, bo po prostu są oni, no fenomenalnym sposobem na to, żeby samemu się wygirować. I tutaj chciałbym tylko wytłumaczyć, bo często jestem pytany na streamie o co chodzi. Mam 90% increase chance, żeby spotkać Roga, i wcale on nie występuje 90% razy. Już tłumaczę, to jest 90% increase chance. To znaczy, że podstawowa szansa na spotkanie Roga jest zwiększona o 90%, czyli nie, że. Że rok występuje 90% czasu, tylko, że szansa na spotkanie akurat konkretnie ROGA jest 90% większa niż bazowo. Wydaje mi się, że wiele graczy softkorowych albo też takich nieumiejących i niechcących próbować nauczyć się korzystania z ROGA mogłaby chcieć tutaj wziąć tu który ma takie bardziej łopatologiczne nagrody, po prostu currency i tego typu pierdółki, więc to też jest jakaś decyzja. Ja idę z ROGiem właśnie, żeby być samowystarczalny. Po doprowadzeniu drzewka do takiego stanu tak naprawdę istnieje Parę możliwości. Pierwszą z nich jest zainteresowanie się mechaniką ligową, to znaczy, zanim dojdę do tego etapu, na pewno już porobię trochę mechaniki ligowej na tyle, żeby wyczuć, czy chcę w nią inwestować. To znaczy, czy czuję, że po prostu jest sens, czy to będę w stanie zrobić bez poświęcania życia mojej postaci, czy faktycznie będę czuł, że wiąże się to z jakimś faktycznym sporym zyskiem, i wtedy będę eksperymentował potencjalnie z punktami związanymi z nową mechaniką ligową Necropolis, ale. Ale to jest tak zwany wild card. To może być albo fenomenalne, to może być genialne i naprawdę godne polecenia, a może być wyborem niegodnym polecenia. Na pewno jest to pewna opcja. Ja możliwe, że na tym etapie spróbuję się pobawić właśnie z mechaniką Necropolis, ale w momencie, gdybym stwierdził, że to nie działa, że nie wiem, popróbowałbym tę mechanikę na początku bez tych punktów, albo jeśli na przykład ty szukasz jakiegoś takiego podobnego atlasu, a nie chcesz, że tak powiem, ryzykować, z nekropolis, nie czujesz się na siłach, to wydaje mi się, że bardzo bezpiecznym rozwiązaniem będzie wtedy po prostu zainwestowanie tutaj w harwesta. Harwesta będziemy w stanie bardzo łatwym sposobem też zdobyć na mapach mega dużo. No bo patrzcie, te punkty, jak dużo teraz dają. 10% to już jest 25%, 40%, 70%. W ramach tych tylko czterech punktów macie dosłownie 70% na to, że pojawi się harwest na mapie. Te zbufowane szanse na y drzewko, atlasu są totalnie kosmiczne. Tak więc tutaj jeszcze wydajemy parę punktów. Pyk, 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 pyk. Patrzcie swoją drogą, tu są kolejne 20%. Grając Harvesta na pewno grałbym też to. No i słuchajcie, z takim setupem Harvest już będziecie mieli praktycznie na każdej mapce, tak więc no te efekty są naprawdę potężne. Tak wygląda taka baza, to jest 110 punktów wydanych, yy, tak naprawdę które będziesz miał dosyć szybko grając Unwavering Vision, mniej więcej wchodząc na czerwone mapki tak to będzie wyglądać. No i na tym etapie już naprawdę możemy iść w parę kierunków, czy to właśnie ta mechanika ligowa, czy to jednak danie szansy tym esencjom i pofarmienie ich na właśnie żółtych mapkach, między pierwsze Tier 10. Pobieganie sobie drzewka pod hejsty, co by było całkiem spoko, między innymi dlatego, że możemy wziąć to również polecam potencjalnie na hardkorze, bo to znacznie wzmacnia siłę naszej postaci. Notka Beautiful Soldier, która sprawia, że ziomeczek z hejsta, hak, za nami chodzi, a hakowi możemy dać ekwipunek, który daje mu permanentną aurę, Więc, tak naprawdę, przy odpowiedniej inwestycji w hejsta, jesteśmy w stanie co mapkę mieć koleżkę, który chodzi za nami i nas wspiera. Mówię, kolejny oprócz tego punktu związ związanego z delvem punkt, który może po prostu zwiększyć siłę naszej postaci na hardkorze, żebyśmy czuli się bardziej komfortowo mapując. Wchodząc na czerwone mapy, możemy też od razu zainwestować w punkty tutaj związane z wykonywanym przez nas farmieniem, to znaczy farmiąc niebieskiego itera, można wziąć to, żeby zwiększyć ilość mobów na mapie. Jeśli wolałbyś farmić czerwone ikory i tak dalej, to możesz wziąć tutaj gateway, przejść sobie i pofarmić tutaj emberki, albo pójść tędy i popróbować pofarmić witnesses do Maven. I to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo przy odrobinie szczęścia jesteśmy w stanie na bardzo wczesnym etapie ligi zdobyć Awakened Gemy podczas takich encounterów oglądanych przez Maven. Chociaż tutaj bardzo ważne zaznaczyć dwie rzeczy. Po pierwsze, na hardkorze to może być bardzo niebezpieczna opcja, przed którą zastanowiłbym się dwa razy przed jej wzięciem. A po drugie, że same Awakened Gemy będziemy levelować w tej lidze o wiele wolniej niż poprzedniej, ze względu na zmiany związane z pozyskiwaniem gemów z Rare Monsters. I jeszcze innym tropem, to mówiąc szczerze można było wziąć dużo wcześniej, jeśli podoba Wam się ta idea, tędy można wziąć dodatkowe misje do Kiraka za każdą kończoną misję i dodatkowe reporty, które jesteśmy w stanie również używać, żeby wcześniej zakończyć nasz Atlas, czyli to również jest jedną z rzeczy, które możemy wziąć pod uwagę. Mówię, ja na tym etapie będę miał zagwostkę, jest to ogromna szansa, że pójdę właśnie w punkty związane z Necropolis, ale zobaczymy, jest trochę za wcześnie, żeby ocenić, czy będzie to dobry wybór. To tyle jeśli chodzi o moje wybory. Taki kształt mniej więcej nabrały moje plany właśnie na rozwój mojego pierwszego atlasu. A co zrobię dalej? Cóż, jak jesteście ciekawi, to dajcie znać. W razie czego po paru dniach nowej ligi będę robił update'y, na co się zdecydowałem, dlaczego, co działało, co nie działało, czy Necropolis oddało. Możemy się tak umówić. Ja Wam dziękuję ślicznie za oglądanie i od razu też zachęcam do zapoznania się z filmem na temat ligi. Cmentarzysko, którą organizuję na start właśnie ligi. Nekropolis. Tyle ode mnie, dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia na Twitchu, twitch.tv slash Piotr Maciejczak, -essa.